Dzień dobry, moi drodzy, serdecznie Was witam w naszym kolejnym spotkaniu z przygodami. O, ciekawe, to już przecież zjadłem, słuchajcie. A tutaj ciągle to mam. Wydawało mi się, że zapisało w tym miejscu, co było. Okazuje się, że mogłem zjeść jeszcze raz. To jest bardzo dobra oczywiście opcja, żeby można było zjeść. Dobra, tutaj nic nie ma. Schowaj maczetę. Buteleczki Max. Idziemy na górę. Dobra. Tutaj, słuchajcie, jakaś otwarta przestrzeń chyba się szykuje. Okej. Okay. No dobra. Jesteś tu. Szpital jest tutaj. Przejdę przez park. Okej. Okay. Poczekajcie. Sprawdźmy sobie, jak my tu stoimy w ogóle z tymi. Przeładuj. Mamy tylko 3 naboje. Słabo trochę. Tu mamy 4, a w tym mamy jak? Okej, tu jest nieźle. Ale to wolę mieć... O, co ty robisz w ogóle, Eli, ty? Pod ręką to w ogóle wolę mieć to chyba. No dobra. No to zobaczmy, co tu jest. I idziemy do tego parku. Powiem wam chyba, że wolę, jak tak gram sam, niż z Diną. Nie to, żebym miał coś przeciwko Dinie. Ale jakoś tak, wiecie, to tak mi przypomina tego samotnego Joela kiedyś. Taki, wiecie, samotny rycerz, który walczy ze światem. W tym wypadku rycerka. Nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo rycerka. Ale niech będzie. No okej, okay, a tam jakiś samochód jeszcze jest, pokażcie to. Da się tam wleźć, czy nie? Chyba się da. Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Tak, chciałem tylko obczaić. O, o! Co to są za gwizdy? Czy tam ktoś jest? Słyszeliście chyba, nie? Takie gwizdy jakieś. No dobra. Troszkę mi się to nie podoba. Muzyka się robi jakaś taka podejrzana. Jest to kto? No dobra, co to jest, jakiś namiot? Na razie nie widać. Co to w ogóle jest? Aha, to jest jakiś... O matko, patrzcie, jaki wielki budynek to jest. Okej. Co to było? Dobra, słuchajcie, już wiem. R1, co to mam zrobić? Wyciągnąć, tak? O kurde, mol. Schowaj się w krzaki. Słuchajcie, już sobie chyba przypominam, to są chyba ci, To są serafici, słuchajcie. Czekajcie, tu by mi się przydał chyba bardziej łuk. To są wybuchowe czy normalne? O kurde, tutaj też idzie jakaś. Okej. Kładź się! Kurde! Zobaczyli mnie, czy nie? Raz, dwa... Tu jeszcze jest ktoś. Zamknij się.
Kładź się, kładź się! Słuchajcie, za dużo ich tu jest. Nie będziemy się szczypać żadnym łukiem. Czekajcie, to by mi się przydał ten karabin. Mam! Nikogo nie masz. Jest okej? Jezu, to pewnie blizny. O kurde. Nieważne. Szpital. No dobra. Zamijcie nory. Okej, tu mam jakąś strzałę. No dobra, tam widzicie, no udało mi się z tego łuku strzelić w jednego, ale potem się to zrobiło za gęsto. Ale nie jest źle. Ja tu tylko czekajcie, poszukam, czy oni czegoś nie zostawili, jak ich tu pozabijałem. Jakiś naboi albo czegoś. Ja ich tu w ogóle nie widzę, nie wiem, gdzie oni są. Tam, słuchajcie, nie ma tam kogoś jeszcze? Nie, na razie spokój. Ale to trzeba uważać. Słuchajcie, wydaje mi się, że to są ci serafici. Ci od tej, wiecie, od tej takiej bogini. Znaczy bogini, no to była jakaś kobieta, którą oni tak czczą trochę jak taką jakąś matkę, założycielkę, nie? Okej. Tutaj coś jest, dobra. Nie, tego nie, ja chcę naboje. Czekajcie, bo jednak tu nic nie wziąłem od tych, kurde, co ja ich tu pozabijałem. Ich tu gdzieś nie ma? Weźcie mi, pokażcie, czy oni gdzieś tu są. Bo coś pewnie powinni... Ja byłem tutaj, nie? I strzelałem w tą stronę. Ale nigdzie tu nie leżą. No dobra, dobra. A jak ja stoję ze zdrowiem? No dobra, tylko trochę. Dobra. Słuchajcie, czy ktoś tu jeszcze gdzieś jest? No, na razie cisza. Nie ma tu nikogo, nie? Nie ma, dobra. A tam? Chyba nie. Okay. Gdzie mam spojrzeć? To droga do szpitala. Czyli co, tamtędy, tak? No dobra, tak tylko tu obczaję. Ale co, no tu jest zabarygadowane. A, bo to jest strzałka w tamtą stronę, okej. No dobra. Czy tam kogoś nie ma? Tutaj ktoś... A, to jest trup jakiś, nie? Okej. No dobra, chyba cisza. Kurde, mam mało naboi. Jakoś mi się to nie podoba, muszę wam się przyznać. Dużo trupów. A tam, słuchajcie, co jest? Aha, stamtąd przyszedłem, dobra. O kurde, coś tu jest. Nie, tego nie chcę, chciałem ten dziennik. Ej, co ty tam namalowałaś? Mogę teraz zobaczyć, czy to jest niebezpieczny moment? To chyba to, wypatruj dużego czerwonego znaku blizny. Muszę się skupić na swoim zadaniu, okej. Ale czy blizny to jest to samo, co ci... Czekajcie, tylko się napiję. Czy blizny to jest to samo, co serafici? Chyba tak, nie?
Okej, tu jest strzała jedna. Ale przydałoby mi się, kurde, więcej naboi takich normalnych. Nie ma tu gdzieś czegoś? No nie ma. No dobra, chyba tu muszę iść, tak? O-o. No dobra. No, cisza. Tutaj nikogo nie będzie w tym budynku? Okej. Słuchajcie, jeżeli tu będzie dużo naboi, to znaczy, że to jest przygotowanie do jakiejś potyczki. To była strzelba? Nie, to było do tego. Dobra. Coś tu jest? Jakieś jedzonko jest. To w ogóle jest, łomatko. O, słuchajcie, tu będzie na pewno coś. To jest pewne jak w banku. Że w tym budynku będę się tu z kimś strzelał zaraz. Nikogo tam nie ma na razie, nie? Proszę bardzo. Pokaż. Doppelganger, czy jak mu tam? Dobra. To jakieś zabawki. W sumie nie wiem, czemu idę takim kuckiem. Tu się da wejść? Da się. Rowerek bym pojeździł. Dajcie proszę naboi więcej jakiś. Może tu? Cisza i pustka. Tam pewnie jest okno, czyli trzeba będzie wyjść przez okno pewnie. Dobra. Ale popatrzmy najpierw tutaj. Tutaj mam maksior. O, tutaj coś jest. A jak ja w ogóle stoję z tymi wszystkimi? Mam wszystko po wszystko, nie? 3, 3, 3, tu mam 4. Dobra. Zjedz batonika. Dobra, cisza, spokój, nożyczki są. Tu są jakieś drzwi, sekundka, zaraz tam pójdę. Nie ma tu nic. Tutaj coś jest jeszcze. Pięknie. Tu się da wyjść, nie? Tutaj jeszcze jest jakaś szafka. Maksior. Szmatka. Max. No dobra. Dokąd są te drzwi? A, to tak samo jakbym oknem wyszedł, nie? Tu jest jakaś drabina w dół. A tutaj da się do góry, czy nie? Tutaj coś jeszcze chyba jest. Okej, tu jest pozamykana. Tutaj? Nie. Okej, czyli tam trzeba jakoś inaczej wejść. Da się jakoś oknem? Da się oknem, dobra. Czy ja tu kogoś nie zaalarmuję? O Boże, tu jakiś gościu leży, matko. Co tu mamy? Będzie opisane, co tu się stało.
Jeśli ktoś znajdzie tę notatkę, moja żona Paige czeka na mnie w dawnym centrum konferencyjnym na przecięciu ulic Spike i Convention, zaraz naprzeciwko pubu. Proszę jej przekazać to lekarstwo, jest w ciąży, mogłaby bez niego umrzeć. Myślałem, że sam to zrobię, ale straciłem zbyt dużo krwi, pędziłem przez las. Usłyszałem jakieś gwizdy i nagle bok przeszyła mi strzała. To tak jak mnie. Zaatakowałem się tutaj, chyba jestem bezpieczny, gorzej być nie może, no nie? Zaczyna mi się robić zimno, ukradłem te wszystkie leki ze szpitala, powinienem był też ukraść trochę krwi. Dobra, niezbyt śmieszne, żona powie, że ciągle słabo żartuje. Jeśli znajdziesz Paige, powiedz jej, że odszedłem z pokoju. Powiedz, że mam nadzieję, że będę żyć szczęśliwie, że będę żyć szczęśliwie i że ją kocham. Jeżeli to chłopak, to żeby nie dawała mu mojego imienia, ma mieć imię, które wybraliśmy, Simon Vickers. O, ciekawe, czy ją znajdziemy, tą Paige, pewnie też nie żyje. Ona była w ciąży, no to smutna, smutna historia. Czyli jego też zabiły, kurde, te, no, blizny, nie? Tak jak mnie. Znaczy, nie zabiły mnie, ale zaatakowały. Max, tutaj nie ma nic. Max. A mam przeładowany ten pistolet? Nie mam, no właśnie. To przez to może coś wezmę? Nie, też jest Max, dobra. To się nada, tu jest Maxior. No to chyba w Sionie, bo tam to się nie da wejść, nie? Dobra, czyli na dół trzeba tam teraz iść prawdopodobnie tymi schodami. Okej. Co tam mamy? Na szczęście jest widno. No, schodź. Ktoś tu jest? Nie. Tutaj obczajmy. O, proszę bardzo. O, pięknie. Tu mam wszystko max. A to mam też przeładowane? Tak jest. Nie tędy. Dzięki, Eli. Co ja bym począł bez tych twoich bardzo ważnych uwag? Tu mamy Fedra Szpital, Centrum Reagowania Kryzysowego. Okej. Okay. Zmieszczę się. No pewnie, że tak. Przecież jestem szczuplutki. Okej. Okay. Ło! Proszę, nie rób tego! Niech to. Isaac coś planuje. Co tu się dzieje? Zanurzył się w nich grzech. Wyzwól ich. O matko, oni wieszają kogoś. O Boże, powiesił go jeszcze go nożem ten. Teraz jest wolny. Nie, może jednak nie, ja bym to po cichu jednak zrobił. Szukajcie obcych. Nie popełnię tego błędu, co ostatnio. Słyszałaś, co zrobiła Lili? Tak. To okropne, ale nie jestem zaskoczona. Ale jej siostra... Kurde, nie lubię, jak oni chodzą dwójkami. I jedna matka. Powinna była wyczuć, że coś tu nie gra. Dawaj. Tak jest. Kładź się, ktoś mnie tam widział, nie? Tam jest jakiś dwóch gości jeszcze. Okej. Okay. Zamień? Nie, niekoniecznie. Tutaj, słuchajcie, tych dwóch gości jakiś. Gdzie oni tu chodzą? Oni gdzieś tu chodzili, nie? Bo na te dwójki chodzące to jest chyba tylko jeden patent, właśnie tak jak zrobiłem, nie? Czyli po prostu chwycić jednego, drugiego... Gdzie oni są? A tutaj są. No dobra, to poczekajmy tu chwilę. Tam jest też jakiś gościu. To może teraz nie są we dwóch. Yeah.
Gdzie jest ten koleś? To jest ten z tą pochodnią tam chyba, nie? A ten drugi? A nie, tutaj idą we dwóch. Dobra, jak oni pójdą? Którędy oni, słuchajcie, pójdą? Muszę ich tak chwycić, żeby jednocześnie tych dwóch załatwić, żeby mi tam nie zobaczył ten z daleka. Ci już wiedzą, że ja tu jestem. Nie dajcie jej uciec! Czekajcie. Chodź, chodź. Kurde. Dobra. Gdzie są następni? Nie widzę następnych. Jednak nie. Gdzie oni są? Tu jest ktoś. Tutaj i tutaj. Czy jest sens po cichu jeszcze ich zabijać, czy nie, słuchajcie? W sumie jest, no bo nie wiedzą, gdzie jestem teraz, nie? On tam polas do lasu. Dobra, cicho, 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 cicho. Dobra. Tam jest ktoś i tam jest ktoś. Dobra, słuchajcie, gdzie oni są, gdzie oni są? Tam jest jakiś trzech. Tutaj jest jakieś wejście. Tu jest ktoś i tu jest jeszcze jeden, dwójka tu jest, dobra. Jak oni pójdą? Dobra, ten idzie tutaj. Albo raczej ona. Dobra, bardzo ładnie. Gdzie jest ten drugi? Tam jest. Dobra. Na dół gdzieś poszedł. A na górze są pewnie jeszcze. On tu jakoś wchodzi, czy jak on tu idzie? On chyba zszedł na... A na dół zszedł. A ci są co? Ci są na górze, nie? Tak. Dobra, okej. Okay. Mhm. Pytanie, czy on tu gdzieś wejdzie, czy nie? Czy tu jeszcze ktoś jest? Okej. Słuchajcie, gdzie oni idą? Że mi ktoś tu nie zaszedł tej klatki schodowej. Tam jest gość na górze. Dobra. Dobra. Ale już nie mam tego, nie? Tłumika.
widzę, że strzelali stamtąd! Tutaj, w środku! No! Dobra. Okej. Okej. Tu jeszcze jeden jest. Gdzie on jest? Tam. Czy ja go tam widzę? Gdzie on jest? Tu się gdzieś zaczaił, za tym. Dobra. Czy jest ich więcej jeszcze, czy nie? Nie. Tylko jeden, nie? Gdzie on, słuchajcie, jest? Tutaj jest. Słuchajcie, wezmę go ręcznie. Tak jest. Kolejni. Skąd oni się biorą? Ale że gdzie? Tam są, kurde mol. Dobra, Eli, czekaj. Co ty robisz, Eli? Dobra. A budzisz wiele wilków. Amen. Ale martwi mnie ich liczebność. Ile ich tam jest? Boże, jeszcze czwórka. Spokojnie. Nasi zwiadowcy ich obserwują. Nie zaskoczą nas. Niech niesie nas spokojny prąd. Niech ona nas prowadzi. Pitu, pitu, pierdu, pierdu. Dobra. Kładź się, kładź się, kładź się. Kurde, przeżyła. Z tamtej strony! Dokładnie poszukajmy już. Widzę to! Tak jest. Dobra. To chyba koniec. O, Maryniu. Przeklęte miasto. To gdzie ten szpital? Hmm. Dobra. Słuchajcie, to ja sobie tylko przejrzę tutaj to miejsce, czy nie ma tutaj gdzieś jakiejś broni i zaraz się widzimy, jak będziemy szli dalej. Okej, moi drodzy, już jestem. Tutaj sobie przejrzałem całą tą ogromną lokację, bo jak tu widzieliście, to było sporo dosyć tego miejsca. Pozbierałem, co się dało i możemy jechać dalej. Tu mi znacznik pokazuje, że tam, ale ja nie wiem, czy tu nie mogę po prostu przeskoczyć, nawet może byłoby... Lepiej! Chyba okej. Okay. Tu jest w ogóle cisza, spokój. Chyba cisza, spokój. Dobra. Czekajcie, to ja się tylko poprzeładowuję. Tak jest. Kurde, tu mam bardzo mało. Szkoda, że tylko dwa naboje. Tutaj to już w ogóle. O, ten, słuchajcie. Tutaj jest nieźle. Dobra. Słuchajcie, no to zobaczmy, co tutaj mamy. Co to w ogóle jest? Jakaś taka, jakiś sklep czy o, kawiarnia? Proszę bardzo, ekspresiki. Coś tutaj mamy. O, proszę bardzo, jest tutaj coś. Tu jest maksior. Tutaj są te. Tu jest wyjście, ale to jeszcze czekajcie. Zdrowia mam na maksa. Dobra, naboje są. Coś tam było? Nie. Nie, nie, ten mam całkiem niezły, nie? Tą ręczną broń. Nawet ostatnio kilka razy wykorzystałem tą ręczną, w ogóle to muszę to czasem robić. Bo to nie jest przecież takie złe. Co to jest? Zobaczcie, jakiś taki... Tutaj był taki skwerek z jakimiś knajpkami chyba.
tego typu rzeczami. Tutaj to już byłem, nie? Ja. Co tu mamy? Jakąś księgarnię, da się tu wejść? Tu zamknięte. Pewnie mogę szybę wybić, ale czekajcie, tylko zobaczę jeszcze z drugiej strony, czy ja to wszystko wziąłem, czy zobaczyłem. Nie, tak, bo tu jest tylko takie zarośnięte. Dobra. Czyli po prostu... Okej, okay, Eli. Co my tu mamy? Jakaś księgarnia, czy co to jest? Merci. O, to są jakieś drzwi. Da się wejść? Da się. Ale to czekajcie. Oblukamy najpierw, czy czegoś tu nie ma. Dobra. Okej. Nic tu nie ma, żadnych naboi, nic. Mogliby się coś dać. Strzegówka. Z strzegówką mogę rzucać, ale wolałbym jakieś te kulki. Co to jest? Maksior zdrowia, maksior zdrowia. Czyli przypuszczali, że mogę być tutaj zmasakrowany. Po tej... Tam się nie da, nie? No dobra, no, słuchajcie, chyba to nic nie ma w ogóle do wzięcia. No, słabizna. O, jest jakaś szmatka. Co to jakieś tylko telefony to były? Co to jest? Dobra, tutaj nic. Tutaj też, no dobra. To słuchajcie, a tutaj coś jest. Taśma. Okej, okay, no to chyba mogę tam iść, nie? Czy tam gdzieś coś się nie dzieje? Chyba nie. Dobra, w razie czego jakaś broń może. Chociaż nie, no chyba nie. Okej. Okay. O szkurde, co bydło! Matko! O kurde! Chowaj się! Dostałem strzałę, kurde! Następną! Wyciągnij tę strzałę! Nie ruszaj się, Eli! Wyciągaj tę strzałę! Okej! Kurde, dostałem te strzały, dwie! Co jest? Słuchajcie, czemu nie mogę strzelać? Kurde, słuchajcie, wciskałem guzik i nie mogłem strzelić. Ło! No tak. Szpital. O kurde, ale tego tylko jednym ciosem załatwiłem. Boże ty, a co to jest? Pokażcie to. Co za jakiś taki młot. Mogę go jeszcze zrobić? Tym mogę, nie? Ale to będzie jakaś, kurde, ta rzeźnia. Ten coś zostawił? Nie. Słuchajcie, nie wiem dlaczego tam po prostu wciskałem. To już nie mam nic, nie? Wciskałem, kurczę, ten spust i nie mogłem w ogóle strzelić, nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Tu mam maksior. Tutaj jest cisza, nie? Dobra. No zaskoczyli mnie trochę chłopaki. A czekajcie, a może bym z apteczki skorzystał, co? Bo ja tu przecież dostałem sporo. A, przecież tam było ten, tam było zdrowie, w sensie mogłem zjeść. Dobra, nieistotne. Za późno i tak. Dobra, jest jakiś nabój jeden. To jest do czego? Do tego to było, nie? Okej, okay, przeładuj. Okej. Okay. Dobra. Dobra, apteczka, tu jest wszystko.
No dobra. Znowu jacyś goście? Cisza. Ja chyba nikogo. Okej. Co tutaj jest? Chyba cisza. Tu nic nie ma. Tutaj jest Maksior. Ale to czekajcie, zanim tam pójdę, to może tutaj coś poglądam, nie? Coś tu gdzieś jest, czy bez sensu to zupełnie przyszedłem? A tu mogę wejść na górę, nie? Co za dźwięki są? A to ja tym stołkiem ruszałem, matko. Myślałem, że już ktoś tutaj gdzieś idzie do mnie. To jest ciekawe tam z tymi strzałami, nie? Że jak oni cię strzelają, jak nie wyciągniesz tej strzały, to cały czas ci po prostu zdrowie wtedy umyka. Co tu jest? Okej. Aha, czyli tam pewnie mogłem wejść na górę tak czy siak tymi schodami. Dobra. Okej. Dobra. Cisza i pustka. Tutaj nie ma nic, nie? No dobra. I tu bym poza tymi schodami wszedł, nie? Okej. Co tu jest? Cicho, nie? Cicho, tak. Okej. Nie ma tu nikogo, dobra. Lepiej, żebyś tu była, Nora. A, to jest ten szpital już. Dobra, czy coś tutaj gdzieś leży? A co tam jest tam w tej dziurze? A, to jest to, tutaj po prostu wszedłem. Okej. Okej. No tak patrzę, czy gdzieś tu coś nie leży. Ale nie widać. Cisza i spokój. Co tu jest? Gdzie ja mam tu zejść? Co, do wody? I co, mam zeskoczyć do wody? Okej. Ktoś tu gdzieś jest? Nie, cisza, nie? To są jakieś schody, pewnie tam trzeba pójść, ale czekajcie. Obczajmy jeszcze tutaj, coś tu jest, nie ma. A jakbym tam przepłynął? Tylko pytanie, czy tam mam dalej pójść, czy mam pójść tymi schodami, kurde. Czekajcie, zobaczymy tutaj, dokąd to prowadzi. Czy to jest dokądś, czy to jest tylko tak? Tu jest butelka. Wiecie co w takim razie, bo tutaj widzę, że to trzeba wchodzić do tego budynku chyba. A ja bym... Tutaj widzę jakieś tam, są też przejścia.
Wiecie co, bo nie wiem tam czy na dole, czy tam nie popłynąć na tą drugą stronę, wiecie? Poczekajcie. Zanim tu wejdę, to bym tutaj sprawdził. Tylko czy to jest coś dalej, czy... Bo ja muszę chyba do tego budynku wejść, nie? Chociaż nie, no szpital jest tutaj. Żebym się gdzieś zapędził, gdzie już nie będę mógł wrócić. Słuchajcie, bo tu chyba trzeba dalej tą rzeką popłynąć, a ja muszę ten budynek zinfiltrować. Przepraszam was, że tak się kręcę, ale no nie wiedziałem którędy. W takim razie idźmy do tego budynku. A potem zobaczymy tutaj. Da się tu wyjść, mam nadzieję, nie? Okay. Dobra. Okej. Ktoś tu coś tu nie. O proszę, a widzicie, czyli to jest taki budynek po prostu na fanty różne. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu chciałem. Tu chciałem zobaczyć. Proszę, jakaś taka pani z mieczykiem. Dobra. Okej. Trochę pustało na tych półkach. Tu mam na maksa. Tutaj nic. Max. O, tam da się wejść chyba. Okej, tutaj zobacz. O proszę, co to jest? Tom, o dziwnych porach słyszę strzały, nie ma tu nikogo, kto by nas chronił przed tym szalonym kultem. Czyli te, kurde, te dziwni ci, no, te wilki, czy jak i tam. Nie możemy czekać, że znajdzie nasz WLF, musimy dotrzeć do ich bazy i do nich dołączyć. Zaczęłam chować zapasy do sejfu. O, czyli gdzieś tu jest sejf. Teraz wychodzę sprawdzić najlepszą trasę. Wrócę jak najszybciej, bądź ostrożny. Prawie zapomniałam. Kod to 385523. I tak zapomnę. 385523, czyli co, pewnie tam może w tym, nie? Tu jest safe, a jest jakiś zarażony. Nie, cisza i spokój. Jest biurko, proszę. Ale ja nie mogę chyba że czekajcie, już tutaj coś nie mam do wzięcia. Nie mogę chyba nic ulepszyć, nie? Pokaż, ready. Nie no, o, zaraz. Ulepszenia. Nie no, wszystko przecież tu mam, nie przeglądaj. Jestem ciekawy, że nie mogę tu nic zrobić z tym takim maszynowym, wiecie, tym... Może, właśnie tak wam mówiłem, może dopiero jak go gdzieś tam dotrę do tego miejsca, gdzie go można zdobyć, to wtedy się coś otworzy. Ale nie wiem. Czy pamiętacie, jaki był ten kod? Bo ja już nie pamiętam. Dobra, przypomnijmy sobie ten kod. Notatka z apteki. 385523. 385523. 385523. 3, 8, 5, 5, 2, 3. Mam cię. Okej. Dobra. Kurde, i wszystko inne mam na maksa. No dobra, no to za wiele to nie zdobyłem, no ale chociaż jest trochę naboi. Tutaj patrzyłem, nie? Boże.
byłabyś gdzieś? Dobra, nic tu nie ma do wzięcia. A czekajcie, bo tutaj na ten balkonik. Tutaj nic nie było, nie? Dobra. No to zobaczmy tu. A, to jest po prostu wyjście, widzicie, do tego. Czyli dobrze kombinowałem, że po prostu trzeba potem rzekom dawać. Czyli tutaj, nie? Chyba. O! Co to słyszę? O Boże, ludzie, tam są światła. Isaac nie jest zadowolony. Proszę, tylko tu nie patrz. Ucieczka. Oczy na nie pieprzą. Okej. Odpowiedź. Ciekawe, czy da się tam wejść. Aha, że dołem, tak? O, dobra. Okej. Chyba jeszcze, nie? Nic tu nie widzę, słuchajcie. Gdzie ja jestem? Okej. Okej. Tędy. O matko. O. Tam ktoś siedzi. Cicho. Co, ona mnie nie słyszy, mnie ta osoba? A, bo ona ma chyba słuchawki. Co, mają tak podejść po prostu? Okej. A to jest jedna z nich, nie? Mordawku był. Ręce. Już, spokojnie. Znasz Noranga, daj. Znam, tak. Gdzie ona jest? W szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. O kurde. O matko. Ktoś? Nie. Mi się jakoś wydawało, że znajoma była ta twarz. O Boże, jak się ta krew rozlewa. A co to w ogóle jest? Jest jakaś gierka taka, nie? Dobra, tu jest Max. Zobaczmy, czy czegoś tu nie ma. O, proszę. Słuchajcie, skoro zbieram tyle tych naboi, to znaczy, że coś tu się będzie działo. Nie? Coś tu mamy? Nie. O kurde, no dobra, to idziemy dalej. Co tu może być za tymi drzwiami, słuchajcie? O kurde. Dobrze. Dziewczyna czeka na mnie w bazie. Ja sobie robię. Mhm. Muszę wejść na górę. Słuchaj, jesteśmy skuteczne. No pewnie, że tak. A to nie fair. Mówię ci, zwiąż się z żołnierzem. Warty przestają być wtedy nudne. Jasne. Wezmę to pod uwagę. Okej.
Blizny są chyba coraz bliżej. Mam nadzieję, że to nasi wybijają tych czubków. Hej, słyszałeś, czemu wzywają nas do bazy? Ponoć Isaac chce odbić całe Śródmieście. Podobno mamy zaatakować blizny. Nie ma opcji. Nie po ostatniej akcji. Isaacowi jeszcze nie odbiło. O, tu jest jakiś koleś. Raz. Dwa, trzy. Tam jest ten na górze też. Oż kurde, mol, sporo ich tu jest. A ten gdzie to pójdzie? Tego bym tu musiał chyba wziąć najpierw, nie? Ten poszedł gdzieś tam, daleko. Kurde, sporo ich tu jest. Tutaj ktoś idzie też. On mnie to zobaczy, czy nie? Dawaj, Eli, dawaj, 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 szybciej, 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 szybciej! Cofaj się z nim, tak jest. Dobra. Gdzie są kolejni? To jest pies? O matko, nie cierpię psów. Czekajcie, dajcie mi w ogóle tłumik. W razie bo... Gdzie on z tym psem chodzi? Tam. Tu jest koleś jeszcze jeden. Ten chodzi tutaj. I ten na górze tam jest, kurde mol. Czy ja się jakoś na górę mogę dostać, żeby go tam sprzątnąć? Okej, ta babka idzie tutaj. I tu jest jeszcze jeden. Jak oni pójdą? Ten pójdzie tu. Tylko ten na górze tam jest i on by to zobaczył, jakby mu tutaj coś zadziałał. Kurde, Eli, szybciej, szybciej, szybciej. Uda się, uda się, uda się, uda się. Schować. Jakim cudem są tak blisko? Nie wiem. Bo ona tu chyba przyjdzie, nie? I będzie tutaj szła. Tylko żeby ten na górze nie zauważył. Gdzie ona jest? Tutaj jest, dobra. Bo tu mi się wydaje, że... Tego mógłbym sprzątnąć tego, z tłumika. Jakbym dał radę. O, widzicie, o tego mi chodzi, znaczy o to mi chodzi. Ona się gdzieś tutaj obróci. Nie, 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 nie. Morda. Morda, tak jest, morda. Tak jest, dobra. Dobra, gdzie jest ten gość na górze? Bo ja bym go, kurczę, załatwił chętniej. Tylko żeby on mi tu gdzieś nie wylazł. Gdzie on jest? Tu idzie, kurde. Którędy on pójdzie? Dobra, tam pójdzie. Dobra. Okej. To było niezłe. Dobra, pytanie teraz, gdzie są jeszcze ludzie?
Tu jest gościu. Tam jest ten z tym psem. Gdzie on mnie tu widział? Albo on tu jest. Dobra. Tam jest ten, tam jest i tam jest jeszcze jeden. Kurde. Weź się schowaj, Eli. Czy tam ktoś jest? Nie. Dobra. On tu przyjdzie, czy gdzie on pójdzie? Nie, cofnął się. Tylko, że tam jest jeszcze jeden. Pytanie, czy jak ten tu przyjdzie, to czy tamten wtedy widzi, czy nie widzi? No zobaczmy. Bo gorzej, jak wtedy będzie stał tamten, nie? Uwaga. Tylko, że mi to z tym psem nie przyszedł. Gdzie on idzie? Kurde, oni tu idą. Kurde, ten z tym psem tu idzie. Jak mnie ten pies wyczuje... Dobra, poszli tam. Dobra. Tam jest gościu jeszcze jeden. Kurde, mol. Ja nie mogę. A ten gdzie, jak on tu chodzi? Gdzie on jest w ogóle? Tu jest. Nie, to jest ten z tym psem. A tu jest ten koleś jakiś. Gdzie on pójdzie? A się spojrzał jeszcze. Czyli ten chodzi tak. Jeszcze mi tu jednego brakuje, bo tu jest ten z psem, to rozumiem. A jakbym się na niego zaczaił tutaj, słuchajcie, za rogiem. Tu się na niego zaczaję. I jak on tu przyjdzie... Tylko żeby tamten nie widział, kurczę. To bym go chwycił, tylko żeby... Dobra, tamten jest tyłem. Zdążę, czy nie? Szybko, 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 szybko. Dobra. Tu była jakaś broń, nie? Max. A ja mam to przeładowane? Czekajcie. Przeładuj. A tutaj? Nie, to chciałem. To chciałem. A to nie jest do tego. Tu jest Max. Co ty robisz, Eli? Słuchajcie, te guziki mi się zase po prostu tak pomylą, że nie wiem, co robić. Tam jest gościu jeden. Boże, ile ich tu jeszcze jest? Dobra, da radę, da radę. Tu jest jeszcze jeden. A on jest tu. Gdzie on pójdzie? Czy on tak stoi? Kurde, bo boję się, że ten mnie to zaraz zobaczy przez to okno. Czekajcie.
To jest ryzykowne. Czy tego tu gdzieś nie ma z tyłu? Gdzie on jest? Tutaj stoi. Ta się nie rusza. Dobra, ten poszedł do tyłu. Słuchajcie, no raz kozie śmierć. Dobra. To było całkiem niezłe. Tam jeszcze są, ale to jakoś damy radę później. Tutaj bym wziął tego. Gdzie on jest? Daleko jeszcze. Czy tu jest szyba, czy tu nie ma szyby? Ja bym go... Kto mnie widzi? Słuchajcie, gdzie on mnie tam... A, tutaj jest gościu, o matko. Matko, to zaraz ten przyjdzie. Nie dam rady, tak? Myślałem, że są we dwóch, to bym ich podpalił we dwóch. A czekajcie, bo on to zaraz wejdzie, nie? Tymi drzwiami chyba. To ja bym go tu chwycił. Dobra. Tak, postój, postój. I teraz pójdziesz, mam nadzieję, prosto tam. I wtedy jesteś mój. No. Dobra. Gites. No słuchajcie, na razie idzie. Całkiem nieźle. Tam mam daleko tych z tym psami, ale to na razie się nimi nie martwię. Gdzie ten kolo poszedł? Tu jest. O kurcze, kurcze, kurcze. Dobra. Tak jest, idź sobie tam, idź sobie, idź sobie. A słuchajcie, może ja po prostu mogę tu dalej pójść, jeżeli tu jest jakieś może wyjście. To omijając w ogóle tamtych tych. Kurde, on się obraca tak. Dobra, tu na ciebie poczekam. I jesteś mój. Tak jest. Dobra, słuchajcie, zostali mi tylko tamci tam na tym podwórku. Więc ja sobie to może przejrzę. Czy tutaj nie ma czegoś do wzięcia? Chociaż kurczę, tam mogą być jakieś fanty fajne, nie? Bo został mi tylko ten z psem. I tam jeszcze chyba jeden gościu tylko, nie? No dobra, słuchajcie, na razie poszło mi całkiem ładnie. Jestem z tym psem. Tutaj jest coś do wzięcia, czy nie? Ona zostawiła naboje, ale to mam na fulla, bo na razie ich tu ładnie po cichutku koszę. Dobra. Dobra, słuchajcie, zobaczmy tylko tam, czy tam przypadkiem nie ma wyjścia w tamtą stronę. Bo ja szukam jakichś schodów na górę, nie? No właśnie, na górę. Tylko, że tu jakieś kable idą. To może po prostu mogę tutaj przejść, słuchajcie. Dobra. No dobra, słuchajcie, to ja po prostu... Okej. No to to mi się podoba. W takim razie ja tamtych całkowicie ominąłem, chociaż tam pewnie były jakieś fanty. Ale nie będę musiał z nimi walczyć. Coś tu mamy? Nie. Dobra, to mi się podoba. Słuchajcie, kochani, skoro jesteśmy już na następnym etapie,
A już mamy chyba godzinkę, tak. No to zrobimy sobie przerwę i tu się widzimy w następnym odcinku. Moi drodzy, akcja nam się coraz bardziej rozkręca. Myślę, że jesteśmy już coraz bliżej jakichś spotkań i odkryć. Spotykamy kolejne osoby, pokonujemy kolejne etapy. Kochani, jakoś fabularnie dzisiaj może się wiele jeszcze nie wydarzyło, bo dopiero nas chyba czeka to spotkanie z Norą. Tak się przynajmniej wydaje, że ona będzie w tym szpitalu, chociaż zobaczymy. Ale na jedną rzecz chciałbym waszą uwagę zwrócić. Mianowicie pojawiła się dzisiaj nowa... No nie wiem, czy mechanika, ale coś, czego nie było wcześniej. Zobaczcie, to już było na początku w parku, kiedy dostałem tą strzałą od tych dzikich po prostu wyznawców tej jakiejś dziwnej pani, po prostu co to potrafi czasem religia z ludzi zrobić, no to właśnie, no to widzimy. I okazało się, że no właśnie, dostaję strzałą i muszę ją wyciągnąć, tak? Znaczy to w ogóle oczywiste. Ale był tam taki mechanizm, że jeżeli jej nie wyciągam, to mi systematycznie spada zdrowie, aż umrę. Oczywiście, no samo wyciągnięcie w normalnym świecie by od razu nie pomogło, nie? Ale trzeba by to jeszcze opatrzyć i tak dalej, potem się kurować i tam inne rzeczy. Potem dostałem jeszcze dwa razy, nie? Tam w tym takim pomieszczeniu, takim quasi, tam gdzie był taki ten wielki z tym takim toporem, co go jednym ciosem załatwiłem. Potem tylko, że dostałem właśnie dwie strzały od jakiegoś gościa. Kochani, to jest fajna mechanika, która pokazuje, jak działa zło. Kochani, jeżeli jakieś zło robisz, jeżeli popełniasz grzech, to ten grzech nieusunięty, czyli nieoczyszczony, czyli grzech, któremu pozwalasz sobie działać, nawet jeżeli już go nie powtarzasz, ale on się wydarzył, on sączy w ciebie jakby śmiercionośną siłę. Kochani, ja bardzo często, patrząc na swoje życie dawniej, ale też czasem jak słucham ludzi konfesjonalnie, nie? Kiedy ktoś zrobił jakiś grzech i mówi, ojcze, nie wiem, popełniłem to rok temu, od tego czasu już tego nie zrobiłem, ale przez ten rok nie byłem u spowiedzi, bo się tak strasznie tego wstydzę i tak dalej, dopiero teraz przychodzę, nie? Kochani, to jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Oczywiście najlepiej byłoby w ogóle nie robić zła, nie? W ogóle nie robić grzechów, no ale jeżeli się już zdarza, kochani, to wtedy trzeba natychmiast usunąć to zło z siebie. Jeżeli pozwolisz, żeby ten grzech, to zło, to co się stało, żeby to w tobie tkwiło, to cię będzie nasączać coraz bardziej po prostu śmiercią, to cię będzie jakby zatruwać coraz mocniej. Musisz to wyciągnąć. Dopóki nie wyciągniesz, będzie ci to odbierać życie. Kochani, no na szczęście mamy taką cudowną rzecz jak spowiedź, nie? Gdzie nam Pan Jezus zostawił tą możliwość, że można złomu oddać i On je naprawdę likwiduje. On naprawdę chce nas leczyć, nie? Oczywiście, że zostają rany po wyciągnięciu i to trochę potem boi, to się musi zasklepić. Nie tak, że w jednej sekundzie trochę tak jak w tej grze wszystko znika, nie? Tylko wróci, to jest czasem proces, kiedy to się musi zagoić. Ale dopóki to będzie tam tkwiło, no właśnie, no to będzie cię coraz bardziej pozbawiało życia. Kochani, fajna mechanika, taka znowu o działaniu zła. Dużo w tej grze oczywiście jest o działaniu zła, no bo dzieją się straszne rzeczy. No bardzo jestem ciekawy, bo coraz bardziej to się rozkręca. Tak jak wam, kochani, mówiłem, ja pamiętam oczywiście zakończenie, ale muszę wam się przyznać, że jakby dalej jak to szło, to zupełnie nie mam pojęcia w ogóle. Większość tych scen jest dla mnie strasznym zaskoczeniem. Niektóre oczywiście pamiętam jakieś tam takie zaskakujące momenty, ale jakby którędy w ogóle fabuła pójdzie, to nie do końca w ogóle wiem. To ciekawe. Ja na szczęście mam taki dar, że ja po prostu szybko zapominam rzeczy, które czytałem albo oglądałem i potem mogę jeszcze raz się nimi cieszyć. Więc to jest w ogóle fajne. Kochani, tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku z tą historią idąc dalej. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia z Bogiem. Pa, pa!